Teraz znajdujemy się w przedostatnim kroku kreatora kampanii, jakim są opcje zaawansowane. To w tym miejscu możesz ustalić adres, powiedz do, na który będą mogli odpowiedzieć Twoi odbiorcy, a także wprowadzić adres, na który przyjdzie powiadomienie o wysłaniu kampanii. Możesz także włączyć zaawansowane. W tym miejscu możesz zintegrować swoje konto z Google Analytics. W tym celu włącz tą opcję i naciśnij przycisk edytuj. Możesz tutaj podać UTM Source, UTM Medium oraz UTM Campaign także wskazać, które linki mają być śledzone za pomocą Google Analytics. Możesz wskazać wszystkie linki lub tylko część z nich. Kolejnym krokiem jest tagowanie kampanii. Dzięki tagowaniu możesz nadawać pewne nazwy swoim kampaniom, dzięki czemu podczas segmentowania będziesz mógł wybrać osoby, które kiedykolwiek kliknęły w kampanię otagowaną którąś z nazw. Możesz także włączyć kody trackingowe dla kampanii oraz załączyć obrazki. Możesz także wskazać typ kampanii, czy jest to kampania newsletterowa, czy komercyjna. Ta funkcjonalność ściśle wiąże się z funkcjonalnością, którą omawiałem w ustawieniach list odbiorców.